Może pan nam przedstawić cel podróży? Pojawiam się w Gosthorzu w sumie nie pierwszy raz, bo po Odrze pływam już wiele lat. W tym roku realizuję taki międzynarodowy projekt o nazwie Clean River Project, w ramach którego kajakarze z Niemiec zmierzają do Berlina, a ja wyruszyłem z Wrocławia i właśnie dzisiaj mam przyjemność tutaj przed Krosnem Odrzańskim spotkać się z wieloma serdecznymi osobami, które kibicują mi na trasie wyprawy. Główny cel jest prosty, a mianowicie chodzi o walkę z zaśmieceniem rzek. Cała nazwa, cały projekt nosi nazwę Clean River Project, czyli po prostu projekt Czyste Rzeki. I podczas naszych kajakowań i rejsów chcemy udowodnić, że to, co pływa w wodzie, a nie powinno się w niej znaleźć, czyli na przykład śmieci, opakowania, można w 100% wykorzystać do recyklingu. I tego przykładem jest chociażby kajak, którym płynę, który jest zrobiony z polietylenu, który pochodzi w dużej części z recyklingu. Zatem chodzi nam o to, żeby po rzekach pływali kajakarze, żeby mogli tutaj na przykład do Gosthorza sobie śmiało przypływać, korzystać z uroków lokalnej przyrody i żeby mogli pływać po czystej Odrze. I stąd pomysł właśnie, żeby o walkę o czystą rzekę zaangażować tych, którzy po niej pływają, czyli kajakarze. A ja jestem jednym z nich i stąd między innymi się tutaj pojawiłem. Czy to jest pierwsza wyprawa pana? Projekt Clean River Project jest takim wydarzeniem międzynarodowym, natomiast ja już od 10 lat realizuję na terenie Polski akcje, które się nazywają Recycling Race. Za mną już ponad 10 tysięcy kilometrów przepłyniętych rzek. Po Odrze wielokrotnie pływałem, oczywiście po Wiśle, po różnych innych rzekach. Najważniejsze jest to, że do tych wszystkich moich działań przyłączają się różne organizacje, osoby prywatne, samorządy i coraz więcej osób chce się angażować w ochronę rzek. Po prostu do rzek się odwracamy, samorządy się do rzek odwracają, powstają nowe przystanie, nowe mariny, w wielu miejscach coraz lepiej funkcjonuje gospodarka odpadami, chociaż jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Zatem no ja jestem dobrej myśli, natomiast jeżeli wszyscy, mówiąc krótko, weźmiemy się do roboty, weźmiemy wiosła do ręki i śmieci do ręki, ale nie wrzucimy już tych śmieci do rzeki, no to możemy mieć pewność, że te rzeki po prostu będą czystsze. Przy rozmowach tutaj wspólnych wspomniał pan, że biorą też udział Niemcy. Tak. Projekt w tej części polskiej jest organizowany przeze mnie, natomiast w Niemczech grupa kilkudziesięciu kajakarzy wystartowała na początku sierpnia w Koblencji i teraz przemierza całe Niemcy, organizując kilkanaście wydarzeń, między innymi sprzątania rzek, a 6 grudnia na wspólnej imprezie, chociaż słowo impreza może śmiesznie brzmi, ale na wspólnym wydarzeniu na rzecz ochrony środowiska spotykamy się właśnie w Berlinie. Ja przypływam z Wrocławia, kajakarze z Koblencji poprzez różne miasta i tam będziemy mieli dużą akcję sprzątania szprewy i również otwieramy taką wystawę, która będzie wystawą taką międzynarodową, objazdową, na której pokazywane są no, po prostu śmieci, które są w wodzie i no, to ma troszeczkę dać refleksji tym, którzy będą oglądać tą wystawę. Skąd te śmieci się tam znalazły? Przecież to ludzie je tam rzucają, one same do rzek nie trafiają. Czy przy takich okazjach spływu, spotkań widzi pan jakąś poprawę? Na pewno widzę coraz więcej osób zaangażowanych. To jest po pierwsze poprawa. Druga sprawa, coraz więcej samorządów, tak jak powiedziałem, odwraca się przodem do rzeki, czyli jest zainteresowane, samorządy są zainteresowane, żeby nad rzeką się coś działo, wydarzenia kulturalne, ekologiczne, przyrodnicze, edukacyjne, sportowe. Po trzecie, no, coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że bez wody nasz los jest przesądzony, więc musimy o tą wodę dbać. A że w Polsce mamy tej wody naprawdę mało, niedużo, no to szczególnie musimy ją dbać i to na tej zasadzie, żeby jej nie zaśmiecać, ale też żeby pozwalać rzekom się samooczyszczać, żeby ich jakoś specjalnie nie kanalizować, żeby uprawiać turystykę na rzekach. Więc coraz więcej jest osób chętnych. Oczywiście też jest dużo zagrożeń. Zagrożenia są związane z rozwojem cywilizacji.
mówimy o tym, że no każdy, nie wiem, jeden punkt procentowy PKB to jest 2% więcej śmieci, czyli opakowań w środowisku. Więc tutaj też jest olbrzymia rola i zadanie i obowiązek gmin. No muszą coś, musimy sobie coś z tymi śmieciami zrobić, żeby trafiały do zakładów gospodarki odpadami, a nie do rzek czy do inne dzikie miejsca.